Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś porozmawiamy o sytuacji na rynku trzody chlewnej w Unii Europejskiej. A ze mną w studiu jest Magdalena Kowalewska, analityk do spraw sektora Food and Agro Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Co zmieniło się rok po wykryciu ASF w Niemczech? Rzeczywiście mija rok od wykrycia ASF-u w Niemczech. Przypomnę, że w ubiegłym roku we wrześniu, w połowie września, rynkiem trzody chlewnej wstrząsnęła ta informacja dotycząca wykrycia właśnie wirusa u naszych zachodnich sąsiadów. I w zasadzie w ciągu kilku dni Chiny wstrzymały możliwości eksportu produktów wieprzowych z całego terytorium Niemiec właśnie do Chin. No a to spowodowało szereg zmian na rynku europejskim. Przypomnę, że jeszcze w 2019 roku Niemcy były największym producentem wieprzowiny w Unii Europejskiej, odpowiadały za 22% unijnej produkcji. A jak wykrycie ASF w Niemczech przełożyło się na sytuację na rynku Unii Europejskiej i na rynku polskim? No oczywiście takie wydarzenie u tak znaczącego producenta, gracza rynkowego no nie pozostało obojętne dla kształtowania się sytuacji zarówno na rynku europejskim, jak i na naszym krajowym rynku. I w zasadzie jeszcze przed ASF-em Niemcy były drugim największym eksporterem produktów wieprzowych do Chin, zaraz po Hiszpanii. Niemcy odpowiadały za 24% unijnego eksportu do państwa środka, z kolei Hiszpania za 31%. Natomiast no, takie zablokowanie rynku chińskiego z dnia na dzień spowodowało ogromne perturbacje związane z nadpodażą żywca na rynku niemieckim, a także na rynku unijnym. No, cykl produkcji w trzodzie chlewnej to jest kilka miesięcy, więc no, zatrzymanie z dnia na dzień tych wysyłek spowodowało, że gdzieś trzeba było te nadwyżki mięsa ulokować. No i z reguły no, te nadwyżki lokowano na tych rynkach, które akceptują zasady regionalizacji, czyli głównie na rynku unijnym. No to spowodowało oczywiście silną presję w kierunku spadku cen i te ceny rzeczywiście w drugiej połowie 2020 roku silnie spadły, w zasadzie w całej Unii, no i też w Polsce. Przypomnę, że w grudniu ubiegłego roku przeciętnie za kilogram żywca wieprzowego w Polsce płacono 3,90 zł i była to jedna z takich historycznie najniższych cen. Na tej sytuacji takiej unijnej bardzo silnie skorzystała Hiszpania, której udział w eksporcie mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych do Chin zwiększył się z 31 do 44%. I rzeczywiście to odbiło się bardzo pozytywnie na sytuacji cenowej u hiszpańskich producentów. Ceny skupu trzody chlewnej, ceny skupu, również ceny mięsa wieprzowego w Hiszpanii były jednymi z najwyższych w Unii, w zasadzie w całym ostatnim roku, po wykryciu ASF-u właśnie w Niemczech. I dość powiedzieć, że w lipcu tego roku przeciętnie żywiec wieprzowy w Hiszpanii skupowano po 1,74 € za kilogram i było to o ponad 13% więcej niż przeciętnie w Unii. Także no, widzimy, że te różnice są znaczące, natomiast no, tutaj też trzeba zaznaczyć, że w wakacje tego roku w 7 zakładach hiszpańskich chińska strona wykryła pewne nieprawidłowości, jeśli chodzi o kwestie w dokumentacjach. No i wstrzymano możliwości wysyłki z tych konkretnych zakładów. No, co może przełożyć się na nieco gorsze jakby tutaj wyniki handlu w drugiej połowie bieżącego roku w przypadku Hiszpanii. A jak wypadł eksport unijnych produktów wieprzowych w pierwszej połowie tego roku? Unijny eksport produktów wieprzowych w zasadzie w pierwszych 7 miesiącach tego roku według danych Komisji Europejskiej był większy w relacji rocznej i wyniósł 3 365 tysięcy ton. Jest to 12% więcej niż przed rokiem, także bardzo dobrze. Natomiast myślę, że to, co jest interesujące, to po raz pierwszy od wielu miesięcy odnotowano spadek eksportu do Chin. Jest to nieznaczny spadek, bo jedynie o 1%, no i Chiny nadal są największym odbiorcą unijnych produktów wieprzowych. Natomiast jest to taka sytuacja, która powoduje jest pewnym sygnałem dla chińskich producentów, ale też dla europejskich eksporterów, że ta sytuacja w relacjach handlowych zmienia się i będzie się zmieniać. Wynika to przede wszystkim z tego, że Chiny bardzo mocno odbudowują stado podstawowe trzody chlewnej w swoim kraju.
I te wysiłki przynoszą pierwsze efekty. Jak wynika z prognoz amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, produkcja wieprzowiny w tym roku wyniesie 44 miliony ton w Chinach, czyli o 20% więcej niż przed rokiem. No to oczywiście przełoży się na mniejsze zapotrzebowanie na zakupy produktów wieprzowych na świecie, a Chiny są największym kupującym tego typu produkty. I to przełoży się wymiernie na spadek importu produktów wieprzowych przez Chiny i szacuje się, że ten import może wynieść w 2021 roku 5 milionów ton, czyli o 5% mniej niż przed rokiem. Natomiast co ciekawe, oczywiście unijni eksporterzy szukają nowych rynków zbytu dla swoich produktów i bardzo silny wzrost eksportu jest widoczny w przypadku Filipin, które stały się drugim odbiorcą produktów wieprzowych w ciągu tych pierwszych 7 miesięcy bieżącego roku. I eksport ten wzrósł w relacji rocznej o 190%, więc jest to rzeczywiście imponująca dynamika i wyniósł ponad 200 tysięcy ton, także oczekujemy, że tutaj Filipiny mogą umacniać swoją pozycję jako takiego jednego z głównych partnerów handlowych Unii Europejskiej. Na koniec jeszcze zapytam, jak na tym tle kształtuje się rynek warchlaka w Polsce? No oczywiście sytuacja na całym rynku trzody chlewnej bezpośrednio przekłada się również na rynek warchlaka. Przypomnę tylko, że w Polsce 1/3 warchlaków, prosiąt, które trafiają do tuczu, to są zwierzęta, które pochodzą z importu, 2/3 to jest produkcja krajowa. No i widzieliśmy ewidentnie, że te ceny w ostatnich miesiącach spadają i spadają w zasadzie w całej Unii. W lipcu bieżącego roku przeciętnie warchlaki w całej Unii były o 20% tańsze niż przed rokiem, więc jest to spadek o 1/5 znaczący dla producentów. To jakby jest pokłosiem spadku opłacalności tej produkcji, co powoduje mniejsze zapotrzebowanie na warchlaka. No też tutaj trzeba dodać, że produkcja zwierzęca ma tą charakterystykę, że nie daje się przerwać z dnia na dzień, tak, czy z tygodnia na tydzień. W związku z tym te stada loch, stada podstawowe, zarodowe, one są utrzymywane, więc też nie jest łatwo zmniejszyć podaż warchlaków w takim szybkim tempie. I to powoduje presję w kierunku spadku cen. Zazwyczaj na rynku krajowym było tak, że warchlaki czy zwierzęta z importu były droższe od tych krajowych. Natomiast w tym roku mieliśmy takie tygodnie, gdzie te ceny warchlaka krajowego były zrównane albo nawet momentami wyższe od tych zwierząt z importu. Bardzo dziękuję za tak wnikliwą analizę rynku trzody chlewnej. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do zobaczenia.